Znakomite śniadanie. Cześć, Bruno. Cześć wszystkim. Twój koszyk jest chyba bardzo ciężki. Co tam masz? To są moje składniki. Jakie składniki? Składniki. Produkty, z których zrobię jutro znakomite śniadanie. Co to znaczy znakomite? Będą naleśniki z serem, makaron, jajka, płatki, bułki, ser, babki, parówki. O, co chcesz? Pychota! Chętnie bym spróbował tego śniadania. A może przyjdziesz do mnie na noc, a rano zjemy razem te wszystkie przysmaki? O, super! Mogę pójść, Rosie, proszę! Oczywiście, że możesz. O, poczekaj. Jestem gotowy, Bruno. Chodźmy. Pa, Rosie. Pa, kicku. Baw się dobrze. Nigdy nie spałam tutaj bez kicka. Co ja teraz zrobię? Poradzę się dębiaka. Cześć, Rosie. Cześć, Rosie. Chce ci się z kickiem przyjechać? Nie, dzięki. Idę do dębiaka. A Bruno zaprosił dziś kicka na noc, a potem na znakomite śniadanie. Na razie. Znakomite śniadanie brzmi smacznie. Zrobimy takie? Nazwiemy je Gigantyczne Śniadanie Filipa! Pycha! Świetna myśl! Myślisz, że Rosie się czymś martwi? Nie, nie przejmuj się. Zostawię jej trochę naszego gigantycznego śniadania. Chodź, kupimy co trzeba. Cieszę się, że kicek się trochę rozerwie. Ale będzie mi go brakowało. Na pewno możesz bez niego robić wiele rzeczy. Mogłabym malować i podlać kwiatki, albo poczytać, bo kicek nie będzie mi przeszkadzał. Co z tego, że będę sama? To będzie... Ja do ciebie przyjdę. To bardzo miło z twojej strony. Nie musisz mi dziękować. Trochę sobie pogadamy, a rano zrobisz jeszcze lepsze śniadanie niż Bruno. Chodź się bawić. A czy to nie miało być na jutrzejsze śniadanie? Tak, ale zgłodniałem trochę. To tylko taka mała przekąska. Pora iść do łóżka. Nie, jeszcze nie chcę mieć zębów. Ale ja zawsze myję zęby wieczorem. Ja też, ale ja przed spaniem robię jeszcze inne rzeczy. Jakie? Iść do łóżka. Ha, prawie. Gdzie ja będę dzisiaj spać? W hamaku kicka. Jest miły i przytulny. Nie mogę spać w czymś takim. Potrzebuję wygodnego gniazdka. O, no to może zrobię ci gniazdko. Jeśli rozłożymy to... I zawiniemy wokół ciebie w ten sposób. Ups. Nie możesz spać? Nie, dziwnie się czuję bez Rosie. Ja zawsze patrzę na gwiazdy, gdy nie mogę spać. Wiesz, jak się nazywają? Mają nazwy? Tak. Widzisz tą grupę gwiazd? To jest wielka niedźwiedzica. O, to twoja krewna. Czy jest tam też wielki królik? Ciekawa jestem, co kicek teraz robi. Może też właśnie próbuje zasnąć.
wciąż nie mogę spać. Może policz gwiazdy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups, jeszcze ta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jaka ładna. O, straciłem rachubę. Raz, dwa, trzy. Dzióbku, nie śpisz? Dzióbku! Przepraszam, nie chciałam cię obudzić. Kicek zawsze mi tak robi. Tęsknię za nim. Czasami działa mi na nerwy, bo bałagani i jest taki niezdarny. Ale wiesz co? Nawet tego mi brakuje. Bardzo ciekawe. Jej, co za noc. Czy w ogóle dziś spałeś? Nie, nie sądzę. Czy już pora na znakomite śniadanie? Jeszcze nie. Myślę, że powinniśmy najpierw odrobinę się przewietrzyć. Chodź, idziemy. Przepraszam, że cię ciągle budziłam. Nic nie szkodzi. Chyba wiem, co mogłoby cię pocieszyć. Naprawdę? Zaraz wracam. Czy idziemy do Rosji? A, ale co ze znakomitym śniadaniem? Mamy dużo czasu na śniadanie. Dolecę tam, wezmę kicka do Rosji, a potem w końcu się wyśpię. To wszystko? To ma być gigantyczne śniadanie? Tak, wybacz. Najwyraźniej wczoraj zjadłem trochę za dużo. Przepraszam. A, nic nie szkodzi. Wciąż jestem głodny. Już wiem, Bruno robi śniadanie. Na pewno wystarczy i dla nas. Juhu. Bruno. Kicku? O, gdzie oni są? Cześć, przyszliśmy na śniad... Dzióbku? Gdzie jest Bruno? Nie ma go. I kicek też zniknął. Poszukajmy Rosji. Ona coś wymyśli. Rosji! Rosji? Nie ma jej tu. Nie przejmuj się. Znajdziemy ją. Bruno, gdzie ona może być? Kicku! Bruno! Tu jesteście! Ale gdzie jest Rosji? Rosji! O, kicku! Tak za tobą tęskniłam. Nie mogłam spać. Ja też nie mogłem. Przyszłam zebrać owoce na ciasto dla ciebie. Placek z jabłkami i truskawkami. Pycha! Czy możemy w końcu iść spać? Mam nadzieję. Wszyscy śpią. Tak, czyli nic z jakiegokolwiek śniadania. Chyba, że... O nie, zaspałem. Zaspałeś na co? Pora na znakomito gigantyczne śniadanie. To najlepsze znakomito gigantyczne śniadanie na świecie. Hurra! To znakomito gigantyczne śniadanie było takie pyszne. Tym bardziej, że mogłem zjeść je razem z tobą. O, dziękuję. To bardzo miłe. Więc myślę, że powinniśmy uczcić bycie razem genialnym obiadem, wspaniałą herbatką i fantastyczną kolacją. Co ty na to? Oj, kitku. Jak ukryć dąb? Okej, kicek.
Nalej wody, dodaj płyn. Naczynia brudne daj. Najpierw myj, potem płucz. Wytrzyj tak jak ja. Jeszcze raz? Tak! Nalej wody, dodaj płyn. Naczynia brudne daj. Najpierw myj. Otworzę! Wytrzyj tak jak ja. Okej. Kto to? Nalej wody, dodaj płyn. Kto to był? Najpierw myj krzak. Krzak? Chyba nie myślisz, że chciał tu wejść, co? Nie, nie sądzę, Kicek. Moja kolej! Cześć! O, to ty! Co tam? Kicek myślał, że ty to krzak. Nie widziałaś Filipa, prawda? Bawiliśmy się w chowanego i nie możemy go znaleźć. Filip może kryć się przez wieki tak, że nikt go nie znajdzie. Tutaj przyda się nasza pomoc. Świetnie! Możemy poszukać też tego krzaka! Na pewno wiesz, co robisz, drogi dzióbku? Zaufaj mi, dębiak! Moje magiczne moce są już gotowe! Cześć, dzióbku! Cześć, dębiak! Widzieliście może Filipa? Mam ważniejsze rzeczy na głowie niż szukanie Filipa! Chcę sprawić, żeby dębiak zniknął! Niech drzewa w ziarenko, dębiak zmieni się prędko! No i jak? Jestem niewidzialny? A nie? Nawet troszeczkę. Nie, przykro mi. Chyba tracę moją moc! Może dębiak nie potrafi wcale znikać? Dlaczego właściwie chcesz być niewidzialny, dębiak? Pomyślicie, że jestem niemądry. Na pewno nie. Prawda, Kicek? Możemy myśleć dużo rzeczy, dębiak, ale niemądry na pewno nie. Chciałbym biegać dookoła, bawić się tak jak wy. Chciałbym się do was przyłączyć, pobawić w chowanego, być tym, który się chowa. Myślę, że każdemu wolno się chować. Nie martw się, dębiak. Pomożemy ci. Naprawdę? Zostaw to nam, dębiaku. Tylko jak zamierzamy schować taki dom? Tego jeszcze nie wymyśliłam, wiesz? Nigdy mnie tu nie znajdą. Nawet za pomocą Rozy i Kicka. Gdzie się wszyscy podzieli? Tak jest, Kicek. Maluj śmiało. To jeszcze raz, co oni robią? Przebranie. Genialnie. Co to przebranie? Coś, co zakładasz i dzięki czemu wyglądasz inaczej, żeby nikt nie zgadł, że to ty. Rosie, może ten krzak, który widziałem, to przebranie? Może ktoś go miał na sobie? Kicek, czy przestaniesz ciągle mówić o tym krzaku? Okej, dębiak, załóżmy to. Jest. A więc, jak wyglądam? Dobrze. Kolor naprawdę pasuje do twoich gałęzi. To świetne przebranie. Co się stało z twoją twarzą, dębiak? Skąd wiedziałeś, że to ja? A ile drzew widzisz na tym wzgórzu? Jak mogę się schować, kiedy utknąłem tu, gdzie wszyscy mogą mnie widzieć? Dębiak, to jest świetne wzgórze. Widzisz stąd wszystko tak daleko. Ale i ty z daleka mnie tu ujrzysz. Chciałbym móc się gdzieś przenieść. Na przykład gdzie? Na przykład na plac zabaw. Okej, słuchajcie. Ciągniemy dębiaka na plac zabaw. A ja zapewnię wam trochę mojej magii. Ze wzgórza w dół, raz, dwa, poprowadzę drzewo ja! Ciągnij! Ciągnij!
Problem w chowaniu się polega na tym, że zawsze jesteś sam. Cześć, dzióbek. On się nie rusza. O, dębiak, nie schowaliśmy cię. Przepraszam. Nie szkodzi. Myślę, że taki ogromny dąb jak ja musi stać na wzgórzu. Nie na placu zabaw, bawiąc się w chowanego z przyjaciółmi. Biedny dębiak. Rosie, możesz powiesić prześcieradło na linkę? Gdyby tylko ktoś mógł mi pomóc. Rosie! Kicek, to nie czas na zabawę w duchy. Pomocy! Wyciągnij mnie! Kicek, właśnie podsunąłeś mi wspaniały pomysł. Za mną! Dokąd idziemy? Rosie? Spróbujemy schować dębiaka. Teraz będę musiał wybrać to jeszcze raz. Bruno, potrzebujemy twojej pomocy. Tak, słucham. Potrzymaj. Teraz... Gdzie jest dzióbek? Dzióbek! Jestem! Weź to prześcieradło. Dlaczego? Ponieważ pomożesz nam schować dąbka. Mnie? Naprawdę się schowam? Chodźcie, chmurki! Też możecie pomóc! To łaskocze! No i zrobione! Co zrobione? Wow! Gdzie jest dębiak? Spójrz! Rosie! Krzak! Idzie tutaj! A ty ciągle o tym swoim... krzaku? Teraz już wiem, kto to może być. Chodźcie, schowajmy się. Mam już tego dość. Tutaj jestem, zwyciężyłem. Halo? Dębiak? On zniknął. Dębiak! Gdzie jesteś, dębiak? Tutaj jestem, ty mały głuptasie. Jej! To najlepsza kryjówka, jaką kiedykolwiek widziałem. Dziękuję, Rosie i Kicek. Dziękuję wszystkim. Patrzcie! Dębiak wygląda jak domek. Świetny, duży domek! Zgadza się. A co możemy robić w takim domku? Bawić się! Jestem domek dębiak! Rosie? Jeśli byłabyś niewidzialna, tak? Tak. Więc musiałabyś ciągle wołać: tutaj jestem i nie siadaj na mnie, do ludzi. Tak, a ty nie mógłbyś zrobić sobie zdjęcia. Przecież nikt nie mógłby cię zobaczyć. Hej, Kicek, wiem, jak możemy stać się niewidzialni. Co? Takimi, że nikt nas nie widzi, niewidzialnymi? Tak. Chcesz zobaczyć? Nie wiem. No chodź. Tylko na trochę. Okej, ale tylko trochę. No i masz. Dobranoc, Kicek. Bardzo sprytne. Dobranoc, Rosie. Kłótnia o kicko-boty. Źle to robisz.
Włóż ten kawałek tam, a tamten tutaj. O! Daj, pomogę ci. A w zasadzie po co ci ten robot? Roboty są genialne! Można im kazać zrobić wszystko! Mogą gotować jedzenie, a nawet sprzątać zabawki. O! Czy potrafią też sprzątać gniazda? Potrafią wszystko! Juhu! Jest tam kto? O, cześć! Chcecie się z nami pobawić? Wybacz, Olu, ale budujemy robota. Robota? Tak jakby. Chciałbym mieć prawdziwego robota. Albo jeszcze lepiej, prawdziwego kickobota. To pestka. Nie martw się. Zrobię ci wspaniałego kickobota. Pomogę ci. Lubię tworzyć. Chodźmy, pora wziąć się do pracy. Ups. Jak roboty się poruszają? O tak. Patrz, Bruno, będę nim kierował dzięki samochodzikowi. A z mojej starej lalki zrobimy mu buzię. Ale będzie zabawa. A, co ty wyprawiasz? Upiększam robota. Wcale nie, psujesz go. Z tymi wszystkimi ozdobami nie będzie działał. Będzie. A ty jak uważasz? Ja w sumie to nie wiem, oboje macie dobre pomysły. Nie mogę się doczekać mojego kickobota. Przestań, wszystko psujesz. Ojej. Poprawiam go tylko. To mój kickobot. Szybko, zobaczmy co tam się dzieje. Puszczaj! Stop! Co wy robicie? O, dobrze, że jesteście. Powiecie nam, kto ma lepsze pomysły. Tak, bo Bruno nie może się zdecydować. O, to mi się podoba. I to też jest świetne. To będzie najfajniejszy kickobot na świecie. Ale czyj pomysł jest lepszy? Są równie dobre. Nie mogę się doczekać robota. Ale ona go psuje. Przez Filipa jest brzydszy. Nieprawda. Zobaczymy, kto ma rację. Zrobię własnego kickobota. Ja też. Bruno, pomożesz mi? Potrzebuję twojej pomocy. Ojej, to nie będzie przyjemne. Nie martw się, znam się na kickobotach. Ekstra. Dobra, rzuć na to okiem. I co myślisz? Jest strasznie brzydki. O! Czy możesz go upiększyć? Wiem, czego ci trzeba. Zaraz wracam. Bruno! Cześć, Filipie. Jak ci idzie? Dziubek chce, żebym upiększył kickobota, ale nie wiem jak. Pomożesz mi? Nie mogę. Dlaczego? Jeśli ci pomogę, to nie będzie fair wobec Oli. Nie pomogę żadnemu z was. Przepraszam. Tada! Popatrz na te pióra. Teraz twój kickobot będzie tak piękny jak ja. Dziękuję. Czy kicek lubi pióra? No jasne. Kicek lubi dużo różnych rzeczy. Swój hamak, słodycze, no i oczywiście Rosie. Jeśli dodasz je do kickobota, to kicek na pewno będzie zachwycony. Skoro tak mówisz... Może pomysły Oli nie były takie złe? Nie powinien opadać. Filip lepiej uruchamia roboty. Jesteś pewien, że nie możesz mi pomóc? Przykro mi, Oli. A więc, z czym masz problem? Mój kickobot jest za miękki. Aha, to
to jest jak budowanie gniazda. Serio? O tak, nie ma nic gorszego niż za miękkie gniazdo. Trzeba wtedy ułożyć twarde gałązki dookoła, żeby się nie rozpadło. O, dzięki Dzióbku. A może jeśli przestawię te dwie części? Już! A, jednak pomysły Filipa nie były takie złe. O, Rosie! Teraz będziemy mieli dwa kickoboty. Popatrz! Oczywiście nigdy w życiu nie poradziliby sobie bez Dzióbka. Naprawdę? Ależ to ekscytujące! Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Już! Ta-da! Hurra! Ha! Nie widzieliście jeszcze wszystkiego! Patrzcie! Nie, tego nie było w planie. Oczywiście w tym akurat mu nie pomagałem. Świetny! Cudowny! Poczekaj, aż zobaczysz, jak mój się rusza. Patrz! Do przodu, dalej, no już! Pomogę ci! Kickobocie, wkrocz do akcji! To gigoczek! Chyba powinienem był im pomóc. Psi! Mój kickobot się zepsuł! Mój też! Teraz nie mamy już żadnego! O nie! To najlepsze kickoboty, jakie prawie miałem! Przykro mi! Mi też! Powinniśmy porozmawiać i wspólnie coś zbudować! Wybacz, Filipie! Wybacz, Olu! Nie martwcie się! Ej, pamiętacie, jak naśladowałem robota? Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Wiem, jak zrobić robota, który będzie słuchał poleceń i się nie zepsuje. Ej, nie podglądajcie! To jest ściśle tajna akcja. Operacja Super Kickobot. Uwaga, uwaga! Pora zobaczyć Super Kickobota. Podnieś zasłonę. Ta-da! Ojej! Do przodu! Odkręć się! Na jednej nodze! Super! To najlepszy kickobot na świecie! Nazywam się Olobot. Miło was poznać! W lewo, w prawo, podnieś ciasteczka! Przynieś mi je, proszę! Uwielbiam Rosie Bota, ale chyba jednak wolę prawdziwą Rosie. Nawet jeśli nie zawsze robi to, czego chce. Nie lubię przemądrzałych królików. Ej, Rosie! Proszę! Specjalny sklep Rosie.
Hej! Uwaga! Podchodzę do lądowania! Nie możesz! Nie ma gdzie lądować! Spójrz na te wszystkie zabawki! Ha! Słuszna uwaga! Lubię bawić się w domku w deszczowe dni, ale robi się wtedy straszny bałagan. Już wiem! Posprzątajmy nasz domek! O, to wcale nie brzmi jak dobra zabawa! A może po prostu pobawimy się w sklep? Spójrz! Wyszło słońce! Wiem, jak pobawić się w sklep i jednocześnie wyczyścić nasz domek. Chodź, kicku! Zabierzemy się za to! Uwaga, uwaga! Przyjdź i kup nasze pyszne koktajle! O, pychota! Wygląda pysznie. Mamy dzisiaj specjalną ofertę. Zrób coś, by pomóc nam posprzątać domek, a dostaniesz koktajl za darmo. Ja zazwyczaj nie sprzątam, ale te koktajle wyglądają tak smakowicie. Świetnie, umowa stoi. To wam się przyda. Trochę opuściłeś. Dziękuję. Nie powinieneś teraz pomagać? Pomagam, ale chyba wolę umyć te okna z tyłu za domkiem. Nie zapomnij ściereczki. Dzięki. Problem z myciem okien polega na tym, że zaraz znowu będą brudne. Więc po co je myć? Pyszne. Miło robić z tobą interesy. Cała przyjemność po mojej stronie. Hej ha! Ups, wybacz, dzióbku, nie chciałem cię obudzić. Obudzić? Ja wcale nie spałem. Zamknąłem tylko na chwilę oczy. Miałem bardzo ciężki dzień. A ty jeździsz zdecydowanie za szybko. Wiem. Prawda, że mam świetne auto? Nie, jest ohydne. I mógłbyś je wyczyścić. Ja nie sprzątam. Masz bardzo fajny koktajl. Gdzie go dostałeś? W sklepie u Rozy i Kicka. Już tam pędzę! Juhu! Ha, ha. Ale nie dostaje się ich za darmo! Cześć, Filipie! Chciałbyś smaczny koktajl? Och tak, poproszę. To będzie jedno pudełko zabawek do sprzątnięcia. Co? Ja? Sprzątać? Mowy nie ma! Nie czyszczę i nie sprzątam dla nikogo! Dziubek ma rację. Mój piorun szos jest cały w błocie. Może pomysł Rozy i Kicka wcale nie jest zły. Ale co mógłbym zrobić, żeby ktoś mi umył auto? Auć! Ha! Wiem, jak umyć pioruna szos bez kiwnięcia palcem. Kto tam? To Filip. Ciekawe, czego chce. Dowiedzmy się. Tada! Witam wszystkich w moim sklepie. Co sprzedajesz? Nic tutaj nie widzę. Aha, to dlatego, że to nie jest taki zwykły sklep. Mój sklep jest bardzo tani i robi dostawy. Wow! Jedyne, co trzeba zrobić, to pomóc mi wyczyścić pioruna szos, a wtedy ja dostarczę pyszne, świeżo zerwane jabłuszka. To kto chciałby jedno z moich przepysznych jabłek? Ja! Ja poproszę. Tak, proszę. Proszę bardzo i uważajcie na farbę. Ale to jest nasz pomysł. A to są nasi klienci. Najwyraźniej już nie są. Teraz musimy zwinąć nasz biznes. Czy to oznacza to, co myślę? O, sprzątanie nie jest już takie fajne, kiedy jest nas tylko dwójka.
Wiem, Kicku. Wiem. Całe to czyszczenie mnie wykończyło. Serio? Ale wyglądałeś, jakbyś sobie wcześniej uciął miłą drzemkę. Ja? Ho, drzemka w czasie pracy. Ho, nigdy. Dałem tylko odpocząć oczom. To wszystko. Rozumiem. Zastanawiam się, kiedy pojawi się Filip z tymi ładnymi, słodkimi jabłkami, które obiecał. Tak. Obiecał, że też mi jedno przyniesie. Cudownie. Nie złapiesz mnie? Złapię! Uwaga, rzucam, Bruno! Ha, niezły chwyt! Dzięki, Filip. Mało misiu, orientuj się! Ahi, jabłko! Leci z góry, Olu! O, dzięki, Filipie! O! Dziubek! Łap! Auć! Ups, przepraszam, dzióbku. Też myślę, że powinieneś. Miałem właśnie cudowną... drzemkę? Nie, nie. Relaksowałem się po ciężkim dniu pracy. Ha, cały lśni. A ja prawie nie kiwnąłem palcem. Dobra robota. O, jest kwaśne. Fu! Te jabłka są niedojrzałe. Gdzie oni wszyscy idą? Nie wiem, ale nie wyglądają na zadowolonych. Chodź, zobaczymy, o co chodzi. O, szybciej, szybciej, Piorunieszos. To jabłko jest kwaśne. Moje też. Ble! Ale wyglądają ładnie. Nie mogą być kwaśne. Musicie coś zmyślać. Dzióbku? Dzióbek jeszcze go nie spróbował. Dawał odpocząć swoim oczom. Czegoś tak obrzydliwego nie jadłem nigdy w życiu. To tak mi się odwdzięczasz za całą moją ciężką pracę. Musisz nam to wynagrodzić. Och, ale ja nie wiem, jak wam to wynagrodzić. Mam tylko jabłka. Całe mnóstwo. Mam pomysł. Co ty na to, żeby połączyć nasze oba sklepy? Tak, zrobię wszystko. Ale co dobrego to da? Jabłka może nie są jeszcze dobre do jedzenia, ale jeśli je dosłodzę moimi przepysznymi owocami z koktajlu, będą przepysznym napojem jabłkowym. A Piorun Szos będzie świetnym sklepem przenośnym! Genialne! Dziękuję, Rose i Kicku. Chodźcie po napoje! Hurra! Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to smakuje lepiej niż kwaśne jabłka, które wam dałem. Myślę, że lepiej, Filip. Myślę, że lepiej. Pozwolenie na lądowanie przez lewi, Rosie. Jeśli tylko chcesz mieć mokry samolot, Kicku. Słuszna uwaga. Samolot byłby świetnym sklepem przenośnym. Jest naprawdę szybki. Jest, kiedy ty nim latasz. I mógłby zrzucać zakupy z nieba. O tak! Ale mogłyby być trochę rozgniecione. Rosie, znowu nie mogę znaleźć miejsca do lądowania. O, Kicku. Jak wykorzystać śmieci? Ja
jak dobrze pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Rosie? O co chodzi? Chcesz coś z tego zatrzymać? Rosie! Rosie, kicku, nic wam nie jest? Nic, w porządku. Prawda, kicku? Jakie ładne dzwoneczki. Możesz je wziąć. I tak to wszystko wyrzucimy. Nie chcemy tych rzeczy. O, dziękuję. Ale to marnotrawstwo pozbywać się rzeczy, które mogą się przydać. Przydać? To tylko śmieci. O, co dla jednego jest śmieciem, dla drugiego może być skarbem. Masz rację. Dzięki, Zofio. Rosie! Cześć, Filip. Czy to go-kart? Go-kart? Czy to wygląda jak go-kart? Będziemy trzymać te śmieci w domku, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. Mowa o śmieciach? Ja mam bardzo dużo śmieci. Za mną małe żołędzie. To będzie recykling. Dobry pomysł. Tuziki, nakrętki. Szybki mamie, stacie, otwórzcie. Ten worek jest już prawie pełny. Prawie pełny? O, to gdzie mam włożyć resztę tych śmieci? Musimy znaleźć sposób na przechowanie rzeczy nas wszystkich. Kolejny świetny pomysł. Dziękuję. Muszle, korale, cekiny. O, są ich tysiące. Naprawdę ich potrzebujesz? No, to fakt, że zajmują sporo miejsca. Ups! No dobrze, przygotuję coś na zbiórkę śmieci. Ale kto mógłby chcieć coś takiego? O, na pewno jest ktoś, kto chciałby je sobie zabrać. Mogę się rozejrzeć. Możliwe, że mam trochę rzeczy, które warto wyrzucić. O, chyba nie tyle, co Filip. Patrz. To nie są śmieci, tylko części. Mam pewien plan. Jaki plan? Dębiaku, a co ty zamierzasz dać na zbiórkę śmieci? Chciałbym wam pomóc, dzióbku, ale drzewa nie miewają zbędnych rzeczy. Jak to nie? Przecież każdej zimy gubisz liście. To fakt, ale liście gniją na ziemi i są pożywieniem dla roślin. Nic się nie marnuje. Szkoda, że u nas to tak nie działa. Tak, drzewa są wyjątkowe. Potrzeba nam tylko słońca, wody i trochę wiatru. A my potrzebujemy wózka na śmieci. Pora na wielką zbiórkę. Da się załatwić. Poproszę Filipa. Oj, przecież lubisz robić pojazdy. Wybacz, ale jestem zajęty. A wózek na śmieci to nuda. A co powiesz na ponaddźwiękowy super turbo śmieciownik? O, ale piękny wózek na śmieci. To
jest ponaddźwiękowy, super turbo, Haha, nieważne jak się nazywa, jest świetny! Pamiętaj, że Bruno już czeka ze śmieciami! Może zostawię sobie to drewno. Na pewno kiedyś się przyda. Oj, oddaj, Bruno! Jak ja mogłem posprzątać, to ty też! Bez tego mój domek będzie lepiej wyglądać. W przeciwieństwie do wózka! Zawieźmy to wszystko do domku. Wiedziałem, że znajdę coś jeszcze. To moje stare pióra. O nie, patrzcie! Ojej, teraz wózek sam stał się śmieciem. Przepraszam. Słuchajcie, musimy znaleźć na to jakieś miejsce. Ale ogromna góra śmieci. Nie szkodzi. Co dla jednych jest śmieciem, dla innych jest skarbem. Każdy może sobie wybrać to, co chce. Chodźcie do dzióbka. Cześć, panie robocie! Trzymaj, Bruno! Moja kolej! Ja też chcę w to grać! Wybacz, robocie! To nie ja, tylko te śmieci! Podstępne są! Wciąż mamy tutaj zbyt wiele rzeczy. Chyba jednak będziemy musieli coś wyrzucić. Szkoda by było. Zróbmy coś jeszcze z tych śmieci. Ale każdy już sobie wziął to, co chciał. Wcale nie każdy. A co z dębiakiem? Dębiak jest drzewem. Niczego nie potrzebuje. Oprócz słońca, wody i odrobiny wiatru. Mam genialny pomysł! Wielkie nieba! Co to jest? Cześć, dębiaku! Zrobiliśmy coś... naprawdę wyjątkowego! Pokażemy ci! Gotowy? Nie bardzo, ale... no, dobra, już! W życiu nie widziałem niczego podobnego. Co to jest? Powiedzmy, że rzeźba wietrzna. Albo ponaddźwiękowy. Super turbo wiatrołap. Koła są moje. Jest podobny do ciebie. Potrzebuje tylko słońca, wody i wiatru. Nic się nie zmarnowało. Widzisz? Jest taki jak ty. Tak, dziękuję. To najbardziej niezwykła rzecz, jaką widziałem. Zachowam ją. Zofia mówi, że śmieci mogą być dla kogoś skarbami. Jej też to pokażemy. Jasne, koniecznie. Ale jeszcze nie teraz. Mógłbym na to patrzeć godzinami. Bez tych śmieci jest tu naprawdę dużo miejsca. Wybacz, kitku, nie zmieścisz się tutaj. Co? Dobranoc, kicku. Bardzo śmieszny dowcip. Jak Filip dostał skrzydła. Co one
zamierza zrobić. Filip zachowuje się tak dziwnie. Pokaż, niech spojrzę. Wygląda tak, jakby uciekał przed rozwścieczonymi pszczołami. Nie, wydaje mi się, że on próbuje być cool. A co jest cool w machaniu rękami niczym zwariowany motyl? Chodźmy się tego dowiedzieć. Najpierw chcę się dowiedzieć, co było w tym pudełku, które ktoś zostawił pod naszymi drzwiami rano. Dla Rosji i Kicka. Ale nie jest napisane od kogo. Co może być w środku? Rosji i Kicek pokochają mój prezent. Nie każdego dnia ktoś daje ci twój bardzo szczęśliwy kamień. Ojej, zapomniałem włożyć go do pudełka. Musi być jakiś sposób, żebym to zrobił. Zrobił co? Co próbujesz zrobić znów? O, cześć, Dziubek. Próbuję latać. Latający Filip! Kiedy skończysz? Latanie to sztuka. Coś, o czym ja wiem praktycznie wszystko. A teraz wstań. Podnieś swoje ręce i zamknij oczy. Okej. A teraz szybuj, mały ptaszku. Wzbij się w powietrze. Poczuj tą bryzę i wznoś się w chmury. Nurkuj z jaskółkami. Uważaj na drzewo! Problem twój w czym innym tkwi. Czyli w czym? Wyraźnie brakuje ci skrzydeł. Och, zauważyłeś. Au. Co ty robisz? My magiczne pióra weź i ku przejrzystemu niebu leć. Ra! O tak, Filip, już czas latać. Wow. Czas się ruszać. Machaj, machaj. Czy czujesz tą magię, Filip? Nie, ale czuję się głupio. Wow, wow! Znalazłeś coś na dnie? Nie. To zabawne. Filip siedzi na naszych kwiatkach teraz. Wygląda na bardzo zrezygnowanego. Chyba przyszedł najwyższy czas dowiedzieć się, o co chodzi. Cześć, Filip. Och, cześć, Rosji. Kicek. Co tam? Wszystko, czego chcę, to latać. Czy proszę o zbyt wiele? Może? Użyłem nawet magicznych piór Dziubka, ale nie są dobre. Nie mogę się oderwać od ziemi. O, może po prostu nie jesteś stworzony, żeby latać? Myślę, że Kicek ma rację. Świetnie. Ale to nie oznacza, że nie możesz próbować. A my ci pomożemy. Prawda, Kicek? Tak? O, tak! Tak, pomożemy! Cześć, Rosji. Kicek. O nie, jak ja teraz im dam mój szczęśliwy kamyk? Dobrze, Filip. Wyżej! Wyżej! Machaj mocniej! Mocniej! Macham!
Mocham! To nie działa. Jestem wykończony. Aha, wiem. Spróbujmy na wzgórzu. Fiu! O, Rosie, Kicek. O. Jesteście pewni, że tym razem się uda? Prawie na pewno. Powodzenia, Filip. Myślę, że ci się przyda. Nadchodzę! Filip, jesteś cały? Nic mi nie jest. O, żeby tak wszyscy stali w bezruchu. Musi być jakiś sposób, abyś mógł latać. Jedyne, co umiem, to się przewracać. Nie latać jak ptak. Szkoda, że nie masz skrzydeł jak samolot. Kicek, jesteś geniuszem. W takim razie chodźcie. Dokąd? Zrobić Filipowi skrzydła. Teraz moment, na który wszyscy z was czekali. Kicek, proszę. Przedstawiam wam Filipa, chłopca, który lata. Gotowy, Filip? Gotowy! Stać! Co się stało, Bruno? Otworzyliście już prezent? On był od ciebie? Ale on był pusty! Wiem, wybaczcie. To miało być w środku. O, jest cudowny! To mój szczęśliwy kamyk, żeby wszystko, co robisz, wychodziło dobrze. Do tego właśnie służy szczęśliwy kamyk. Dziękuję, Bruno. Z twojego pudełka wyszły super skrzydła Filipa. A teraz z tym szczęśliwym kamykiem jego pierwszy lot musi się udać. Powodzenia, Filip! Gotowy! 3, 2, 1. Wow! Filip dostał skrzydeł! Ja latam! To mój szczęśliwy kamień. I moje magiczne pióra. Dobra robota, Filip. Umiesz latać. Wszystko dzięki wam, kochani. Tak, Kicku? Gdybym był pchłą, ale takiego samego rozmiaru jak teraz, mógłbym skakać aż do księżyca. Ciekawy fakt. Ale pomyśl, jaki duży musiałby być pies, na którym bym siedział. Bardzo duży. Ogromny! Ale wtedy co z budą dla psa? Byłaby gigantyczna! Rosie? Tak, Kicku? Nie chcę być gigantyczną pchłą, Rosie. Nie sądzę, że ci się to przytrafi. Dobranoc, Kicku. Dobranoc, Rosie. Chciałbym być gigantycznym królikiem za to. Skołowany Bruno.
To, co mam na myśli, zaczyna się na literę S. Śliwka, znowu. Oj, skąd wiedziałaś? O, patrz, Bruno idzie. Cześć, Bruno. Chcesz pobawić się z nami w zgadywanki? O, wybacz, kicku. Robię coś dla małego misia. Co to jest? Mój Janek krzesło. Obiecałem, że mu je zrobię, gdy następnym razem tu przyjedzie. Kiedy to będzie? Siedzi u cioci już całe wieki. Dziś wieczór. Muszę już lecieć. Nie chciałbym go zawieść. Może my też zróbmy coś dla małego misia? A może coś, co zaczyna się na literę S? Na przykład śliwkowe ciasto. Będzie zachwycony. Zróbcie je i przynieście. Mały miś będzie zajadać, siedząc na nowym krześle. Cześć, Bruno! Co robisz? Cześć, Dzióbku. Obiecałem małemu misiowi, że zrobię mu bujane krzesło na jego przyjazd. Kiedy przyjeżdża? Dzisiaj. Ciocia miś podrzuci go na plac zabaw, więc mam trochę czasu, żeby... Dzisiaj! Musimy to uczcić! Już wiem! Zrobię mu pokaz sztuczek! Myślisz, że to mu się spodoba? Na pewno! Powiem o tym reszcie. Wszyscy możemy coś przygotować. Zrobię mu zabawkę! A ja nadmucham balony! Hurra! O, Bruno się ucieszy, że mu pomagamy! Jak wam idzie robienie ciasta? Na razie raczej kiepsko. Najlepsze śliwki są za wysoko. Nie przejmuj się, pomogę wam, jak tylko dostanę liście i pióra od dębiaka. Muszą być miękkie, bo wypcham nimi poduszkę dla misia. Niedługo wrócę. Dzięki, Bruno. Bruno, w samą porę. Tak? Żeby mi pomóc w robieniu magicznej sztuczki. Pamiętasz? To mój prezent dla małego misia. O, dobrze. Niebawem wrócę. O, Bruno, jak dobrze, że cię znalazłam. O, jestem trochę zajęty. Obiecałem krzesło małemu misiowi i... Ale to właśnie coś dla niego. Chciałabym dać mu balony. Wciąż je dmucham, ale one ześlizgują się z pompki. A ty sobie z nimi poradzisz. Myślisz, że Bruno zapomniał? Rosie, kicku! Patrzcie, co mam dla małego misia! Sprawdzam, jak szybko może jeździć. Jest świetny! 3, 2, 1, start! Już! Bruno miał pójść do dębiaka po liście i pióra. Poszukajmy go! To dziwne. Myślałem, że przyjdzie tutaj po ten wkład do poduszki. Ale potem widziałem, jak szybko szedł z Olą do jej domu. Może tam poszukajcie. Pomocy! Nie mam tyle siły! Pomocy! Czekaj, Filipie, już idę. Cześć! Mój balon! A sznurek? Bruno, czekam już całe wieki! Zaraz tam przyjdę. O, śliwki! Dębiak pyta, czy wciąż chcesz te liście i pióra. Nie wiem, komu najpierw pomóc. Rosie, strasznie namieszałem, prawda? Faktycznie masz sporo do zrobienia. Cieszę się, że wszyscy robicie prezenty dla małego misia i chcę wam pomóc, ale zrobił się wielki bałagan. Bałagan? Nic się nie przejmuj. Pomogę ci. Mam coś odpowiedniego. Ta-da! Proszę. Co to jest? Pierzasty diagram do zapamiętywania. A jak takie coś działa, Dzióbku? Każdy kwadrat to kawałek dnia. Każde pióro to rzecz do zapamiętania. Więc teraz będzie to.
Położyliśmy tam czerwone pióro, co oznacza mój występ. A potem będzie... Przystrajanie? Tak, właśnie. Potem będzie żółte, czyli mój występ magiczny i... Już mówiłeś o swoim występie. Myślałem, że zielone pióro to balony. A co z samochodem? Może czerwone to śliwki? A czy ktoś już mówił o liściach? Stop! Twój diagram jest bardzo ładny, ale chyba powinniśmy napisać zwykłą listę. Wymień te rzeczy, które musisz zrobić. Mój pojazd! Balony! Pokaz sztuczek! Śliwki! Po kolei! Czy jesteś pewien, że zdążysz ze wszystkim na czas? To długa lista. Na pewno zdążę. Dziękuję. Teraz już muszę się udać. Gdzie są te balony? Ta lista jest świetna. Jeszcze tylko Filip i już mogę robić krzesło. Lepiej się pospieszmy. Mały miś niebawem tu będzie. Chcą, żebyśmy pojechali do dębiaka. Przepraszam was za fatigę. Byłem ciekawy, czy jest u was Bruno. Wciąż jeszcze tego nie odebrał. Nie zrobił jeszcze krzesła dla misia? Chodź, zaniesiemy mu te liście do domu. Nie ma zbyt wiele czasu. Jehej! Super! Dzięki, Bruno! Teraz tylko skończę krzesło. Nie, pora odebrać małego misia. A ja wciąż nie mam krzesła. Chyba wszyscy coś dla niego mamy. A co to za przedmioty tu leżą? To bujane krzesło dla małego misia. Jest ciągle w częściach. Bruno jeszcze go nie złożył. Co powie mały miś, jeśli nie będzie krzesła? Już wiem. Chodźcie tutaj. Zaraz zrobimy prawdziwą sztuczkę. Hej, haha! Bruno! Mały miś, tęskniłem za tobą. Iha! Wszyscy bardzo się cieszą, że jesteś. Przygotowali dla ciebie prezenty. Ha! Kocham prezenty! Małe krzesło misia? Zacząłem je... Obiecałeś! Wiem, tylko że... Witaj, mały misiu! Nie martw się, Bruno zawsze dotrzymuje obietnic. Ale zabrakło mi czasu. Nigdy by cię nie zawiódł. Ale najpierw pokażę prawdziwą, magiczną sztuczkę. Jesteście gotowi? Abrakadabra, krzesłabra! Małe krzesło misia! O, dziękuję! Balony! Auto! Ale ja nie... Ależ tak, Bruno. Pomogłeś wszystkim zrobić prezenty na czas, więc my mogliśmy pomóc tobie. Pycha! Musiałem zużyć sznurek na krzesło, ale później przywiążę dłuższy. Mały miś, mały sznurek! Może wypróbujesz swoje krzesło? Haha, duży Bruno, małe krzesło! Chyba robienie prezentów go zmęczyło. Rosie, czy gdybym skądś wrócił, zrobiłabyś dla mnie ciasto ze śliwkami? Gdybyś miał ochotę. O, Kicku? Kicku, gdzie jesteś? Ta-da! Wróciłem. Czy mogę już dostać ciasto? Dobranoc, Kicku. Dobranoc. Ale ja naprawdę chcę dostać ciasto.